Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam. Znaczy, witamy. Tam, 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 Miśka sobie urzęduje, nowe miejsce balerona, tak? Jak ja to mówię, słuchajcie, jeszcze Cześciu zaraz przyjdzie. E, dzisiaj mam dla Was, mówiłem, że Cześćku będzie? Dobrze mówiłem, idzie do miszki pewnie się pogryzą, za chwilę będzie wesoło. E, słuchajcie, tydzień temu ukazał się najnowsza wersja MX Linux. <grym>, standard. Słuchajcie, tydzień temu ukazał się MX Linux 23.4, czyli wersja pokropkowa, jak ja tu mówię, update, bo Debiana troszeczkę dali pokropce do góry, Debian to jest 12.7, a jako że MX Linux się opiera na Debianie, tak to dlatego update też poszedł, delikatny, bo delikatny, ale postanowiłem wam sobie dzisiaj... To pokazać dużo czasu Wam, mam nadzieję, nie zajmę. Helion ma swoje 33 urodziny, tak. Słuchajcie, promocja nazywa się tym razem Level Up. Mamy tutaj zniżki do 98%. Dodatkowo możemy odebrać sobie bezpłatnie jeden z dwóch kursów wideo. Wystarczy być sobie tutaj na stronkę, podać maila i możecie jedną rzecz sobie tutaj dla siebie wybrać. Dodatkowo pingwiny, tak, coś o pingwinach, słuchajcie książki, książki inuksowe i w PDF-ie i drukowane. mamy tutaj z tego co widziałem rabaty średnio 40-60%, nawet więcej. więc gdyby ktoś był zainteresowany, chciałby zakupić sobie jakąś książkę tutaj, jak najbardziej zapraszam. dodatkowo oczywiście książki Felionie są na różne, różnego rodzaju tematy, nie tylko linuxowe, ale i programowanie, hardware, jakieś tam o grach i tak dalej, tak dalej. jest tego naprawdę, naprawdę sporo. ja z tego czasu kupiłem świetną książkę Pana tutaj youtubera Jaya LaCruz z masteringu Ubuntu Server 2204 polecam naprawdę. W tej chwili 77 zł można sobie to tutaj zakupić. Cała promocja Level Up obowiązuje od dzisiaj, od 23 września do 25 plus wysyłka gratis tutaj jest bodajże. Bodajże do paczkomatu, ale to proponuję się jeszcze upewnić, że to tak powiem. W każdym razie gorąco zapraszam. Jest tam jeden taki mały szczegół, który trzeba zrobić, żeby to dobrze w miarę chodziło. Gaming też troszeczkę będzie, ale niedużo. No co, miłego oglądania. No, mówiłem, że będzie wesoło, to, to jest wesoło. Dobra, lecimy z filmem. tak się patrzę na podgląd tego mojego, mojego nagrywania i to wygląda prawie jak kitty cam ze Switch to Linux, nie? bo nie wiem czy wiecie, ale gość ma, jak robi streamy, to zawsze pokazuje kotka swojego na początek, legowisko i tak dalej, i tak dalej. Tu macie na żywo Miśkę. Dobra, wracając do tematu. Libretto 23.4 jest, jest ogarnięty na Debianie, powiem to w ten sposób. Debian 12, 12.7 Teraz tak zaktualizowali trochę pakietów, niedużo tu zrobili de facto, ale zawsze coś. Wiadomo, XFC 418, tutaj package installer został troszeczkę poprawiony, zaraz go sobie zobaczycie. USB Maker też niby szyfruje wszystko, teraz Blue na dzień dobry dla tych, którzy chcą szyfrowania mieć. No a cała reszta, no takie lekkie dodatki. Jak wiadomo, istnieje jeszcze wersja SPIN mx z Fluxboxem tam poprawili znowu coś, job scheduler, czyli, job scheduler, czyli harmonogram zadań, można powiedzieć, że w ten sposób jest trochę ogarnięty, tak, Cześć już się tu zaczął kręcić, no dzisiaj będzie ciężko z nagrywaniem. Ja kiedyś Wam pokazywałem Fluxboxa, zresztą Fluxbox chyba jest standardowym wyposażeniem MX z Linuxa, jeżeli chodzi o Raspberry Pi, bo spinna arma też jak najbardziej sobie istnieje. Jeżeli nie lubicie XFC, które wygląda w ten sposób, to możecie mieć KD plazmę, która wygląda tak samo czy w sensie jest skonfigurowana tak samo, nie? Ale wiadomo, że ma troszeczkę inny styl pracy jest troszeczkę cięższa albo dużo cięższa. Natomiast XFC robi robotę, bo jest lekkie, ale no czasami można powiedzieć, że niezbyt dobrze wygląda. Zawsze możecie ogarnąć sobie MX News Week, czyli newsy, podsumowanie tygodnia ostatniego gdzie panowie tutaj cała ekipa, znaczy cała, no po prostu piszą co zrobili, tak? Co jest ewentualnie poprawione, i tak dalej, zapgradeowane tak tak itd. Dobra, przejdźmy sobie do normalnego, żywego sprzętu, który tak jak mówiłem dużo zmian tutaj nie ma. E, mamy w instalatorze pakietów troszecz, troszeczkę rzeczy poprawionych. Ja sobie stąd zainstalowałem oczywiście, pokażę Wam heroika, trochę przebojów z nim miałem, ale wiem co jest grane i zaraz to opowiem. Po pierwsze, standardowo są odświeżone, znaczy pokazane są tutaj wszystkie programy z repozytoriów, jak ktoś używał MXa wcześniej, to chyba to trzeba było kliknąć odśwież listę, teraz to się robi automatycznie i pokazuje, znaczy teoretycznie, no właśnie, i pokazuje nam automatycznie wszystko, i backporty debianowe, i flatpaki i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie Flatpaki są tu, znaczy wszystkie. Jest tutaj ogarnięty sklep Flatcap i Flatcap Verified, czyli aplikacje zweryfikowane. Flatpaki działają, bo ja tu sobie postawiłem między innymi Heroika z tego wszystkiego. Tylko teraz jedna rzecz. Na starcie, jak sobie zainstalowałem, zrobiłem upgrade systemu, aby flatpaku wszystkiego, wpisałem Heroic, to dostałem tutaj piękną pustą czarną, znaczy nie białą, tylko białą listę, tak? W tej chwili HGL się zaczął cudem pojawiać, nie wiem dlaczego to się dzieje. Raz pokazuje, raz nie. Po prostu musiałem tego szukać jako HGL. A skąd ja mam wiedzieć, że HGL to jest Heroic Games Launcher? Nie wiem, w każdym razie tu taki rzecz mi się zdarzyła. Rzeczy kernelowe 6.10.10 .10. Dlaczego tak wysoko na Debiana? Bo to jest AHS edycja, o której zapomniałem wspomnieć. Edycja z rozszerzonym, zaawansowanym wsparciem. Najnowszy możliwy kernel tutaj jest ładowany. Jądro Liquiriox, które teoretycznie jest troszeczkę szybsze. Podobno nie wiem, ja nie zauważyłem różnicy, patrząc na zwykłe jądro Powiedzmy 6, 6, 10 czy tam 6, 11, a to... No ale może przy jakichś obliczeniach ta różnica wpływa na coś tam tak. Reszta, jak widać, jeszcze jak widać oczywiście, żeby sprzęt z EMIDIO. Co do Nvidia instalacja jest mega, mega prosta, jeżeli chodzi o mx bo po prostu mamy tutaj pliczek, znaczy wybór menu, instalator sterowników NVIDIA. To prawda, to jest tekstowy, ale wystarczy jedyne co trzeba to zrobić, to nacisnąć dwa razy Enter i to jest de facto wszystko, i stery się same zainstalują. Jest to po prostu bardzo przyjemnie, że tropiałem ogarnięte. Słuchajcie, zmieniłem sobie tutaj troszeczkę, jeżeli chodzi o Bluetooth Bluetooth i Wi-Fi, ponieważ wywaliłem, wywaliłem ten adapter Bluetooth, który miałem taki malutki malutki dziubek, który tam był i stawiłem tu po prostu kartę PCIE. To jest przelotówka, jak ona się tam nazywa dokładnie? Stawiłem sobie tutaj przelotówkę, którą już mam chyba parę lat, ale leżała mi głównie w szafie, więc postanowiłem ją wykorzystać. To jest przejściówka z karty Intela WiFi Wireless AC 9260. To jest karta po prostu karta i Bluetooth i WiFi wrzucana do portu portu PCIe 1, tak? No i chodzi elegancko, bez problemu jest tutaj wykrywane. Więc teraz będę sobie tak się tym tutaj bawił. Myślę, że testowanie 10-15 letnich kart nie ma najmniejszych sensu, bo to mało kto już używa de facto, nie? A chodzi to nam bardzo ładnie i bez najmniejszego problemu jest piątka połączone. Transfer mam tutaj jakieś 700 megabitów, więc naprawdę zasługa równak na Wi-Fi. Router to jest Wi-Fi 6, TP-linka, nie pamiętam numeru, 1 z w każdym razie, tak. No, Bluetooth jak widać również działa bez problemu, telefon tu jest wykryty, więc naprawdę jest... W porządku. Stary Nvidia, Stery Nvidia, wam By się tu kurcze pokazać, tak na szybko miało być. A zaczynam gadać jak na, nakręcony. 535 staro, staro, ale podobno stabilnie, tak. No dobra, no, no działa. Powiem tak, że działa oczywiście X11 tylko i wyłącznie, no bo XFCE nie obsługuje Waylanda jeszcze. Teraz tak, jeżeli chodzi o wyniki testów, mam tutaj oczywiście Superposition Benchmark. Jeszcze raz odpalam program, żeby mi się pytał o język. Niesamowite po prostu. 11537 to jest wynik pierwszego razu, a drugiego razu to jest 11512, 512, podkreślam 500. Więc, a najnowszy GNOM miał tutaj 11.700, czyli jest 200 punktów mniej teoretycznie na lżejszym środowisku i środowisku, które nie ma system D, ponieważ tutaj jest tak zwany system init, Linuxa, całego, to jest SysV, czy Sys5 init, nie wiem jak to już nazywać, sys 5 a mówi się SysV, no ale dobra, miesza z tym. Tyle z nowości chyba, no bo nic więcej de facto tutaj nie ma. Pokażę Wam jeszcze tutaj jak się odpala nam tutaj piękny heroik. A właśnie ja wiem powiedzieć jedną rzecz. Jak sobie ogarniecie ten system, zainstalujecie, nie wiem, tam powiedzmy heroika z platpaka, ja mówię przykład tutaj, tak to żadna gra wam chodzić nie będzie dlaczego? Bo jakimś cudem, albo nie wiem dlaczego tak jest. Trzeba robić automatycznie update. Przynajmniej ja musiałem tutaj zrobić update. Walczyłem z tym z, go z godzinę, bo mi się błędy pokazywały. Z tym chodzi, bo sprawdzałem bez problemu, ale na heroiku wyszedł mi problem. Yy, trzeba zrobić po prostu Flatpak Update, on zrobi cały update. Teoretycznie można to też z GUI zrobić, jest taka opcja. I wtedy to wszystko powinno nam ładnie zacząć chodzić. Yy, zdziwiłem się, bo żadne distro, atestowałem ich kilkadziesiąt chyba już w tej chwili, albo przynajmniej. Przynajmniej kilkanaście w ostatnich paru miesiącach, nie, to będzie kilkadziesiąt e, i, i przy graniu tam nie, mu, nie musiałem za żadnym razem robić update'ów flatbacka e, po czymś takim. Tutaj tak, dlatego tylko o tym wspominam, nie? Dlatego o tym wam wspominam. Dobra, odpalamy Kingdoma i widzimy się w Gierce. Dobra, jesteśmy w Gierce. E, zaraz sobie to odpalimy. Ładnie ustawienia wam pokazuję i tak, gdzieś się dodatkowo pokażę jeszcze ultra wysoki, ale to, to już później. Na razie standard, taki standard jest, bla bla bla. E, Proszę bardzo, to jest X11. Tak mniej więcej nam tutaj to wygląda. Jak patrzę na fizykę, wszystko jest ok, tak? Barany, jedne barany, wypas baranów. Jak można sobie ogarnąć, aby to chciał. Chodźmy do tej wsi, zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. Stereo Nvidia, pamiętacie 535, czyli dużo, dużo do tyłu. Stare stereo Nvidia. No i na razie jest ok. 57, tak, mordka konia, 54, to standard jest. Działa, jest ok. Zobaczymy miejsce, gdzie czasami się lubić wykrzaczać. Znaczy, na razie mi się na jednym jakimś dziwnym distro by wyłożyło. By e, dokładnie tutaj, a teraz jest ok. Teraz tutaj widzę, że jest w porządku. Dobra, jak jest tyle w porządku, no to proszę bardzo, dla tego pana, który chciał, nie wiem czy będzie oglądał to, czy nie. Cóż, jego strata, że sobie nie zobaczy na ultra. Eee, tutaj ultra wysoka. Potwierdź dokładnie tak. 1078 GB ramu 16 GB RAMu i Ryzen 3600. Tak to wygląda. No to lecimy. 38 FPSów na ultra, ultra, ultra wysokie. Tak to wygląda. No jak na taką kartę, to szczerze mówiąc, ja, ja się nie mam czego przyczepić. Bo jeżeli nawet to będzie 30 fps to i tak w grze RPG tego typu to raczej nie trzeba, nie wiadomo czego, tak? No, no ale tego mówię, no karta trochę latek swoich ma. 45 FPS-ów, 40. Spadło średnio oddechę można powiedzieć, nie? Tak, ustawiłem czeski język. Cześć mi szaleje, dzisiaj po prostu nie wiem, no masakra jest tak. No nie wiem, czy jeżeli ktoś zobaczy grafikę, znaczy różnicę na ultra, to fajnie, ja nie widzę. Poza tym, że 10 fps czy 15 fps cieło, tak. No i tak to nam się prezentuje. Dobra, starczy tego grania, bo to, 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 teges. Słuchajcie, no jest jak jest, tak? Tak to mniej więcej distron sobie tutaj wygląda. Dobra, Dobra. tyle, kończymy. Taka, taka, krótka, dziwna filmik tym razem. MX Linux 23.4 jest ok, Działa sobie, Taka jak mówię, uważajcie na flatpakki, bo trzeba najpierw update zrobić. Gorąco pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, do następnego filmu. Pa, pa. Cześć.